Piątek, 23 dzień stycznia. Marcin Prochacki, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash. A w dzisiejszym programie spotkanie w nowym roku. To wszystko, co dobre, będziemy kontynuować. Program artystyczny dla babci i dziadków. Bardzo Was kochamy, gorące życzenia składamy. Aktywna biblioteka. Mamy nowości, mamy dobre pozycje, to i mamy czytelników. Początek każdego roku to zarówno czas podsumowań, jak i rozmów na temat realizacji zamierzonych planów. Dotyczy to również samorządowców, którzy na początku każdego roku spotykają się w starostwie powiatowym w Kamiennej Górze. Tradycyjnie na początku każdego roku spotykają się samorządowcy oraz przedstawiciele lokalnych firm, aby złożyć sobie wzajemnie noworoczne życzenia. Tegoroczne styczniowe spotkanie miało wyjątkowe znaczenie. Jesteśmy 2 miesiące po wyborach, gdzie zmieniły się lokalne władze. Niektórzy samorządowcy mieli więc pierwszą okazję do bezpośredniego kontaktu. Styczniowe spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Poprowadzili je starosta Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska oraz przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Ziemiańska. W uroczystości wzięli udział reprezentanci kamiennogórskich samorządów, przedsiębiorcy z regionu, kierownicy jednostek podległych starostwu, radni oraz księża. Podsumowując ubiegły rok, Jarosław Gęborys przekazał wszystkim zebranym gościom życzenia noworoczne. Chciałbym Państwu tylko złożyć naprawdę najserdeczniejsze życzenia, żeby ten przyszły rok był lepszym rokiem niż rok poprzedni, aby byli Państwo wszyscy ludźmi szczęśliwymi i w pracy, i w domu, w otoczeniu swoich bliskich, tak? W myśl tej sentencji, że tylko człowiek szczęśliwy może dawać szczęście innym ludziom. Starajmy się z dnia na dzień żyć tak, żeby tymi ludźmi szczęśliwymi być i pamiętać o tym, że jeżeli ktoś koło nas jest mniej szczęśliwy, to trzeba się z nim tym szczęściem podzielić. Tego Państwu serdecznie życzę na cały przyszły rok. Oprócz samorządowców głos zabrał przedstawiciel kamiennogórskiego duchowieństwa. Chciałbym powiedzieć jako życzenie, żeby to zaufanie, które zostało Wam powierzone, z dnia na dzień wzrastało, żeby te wszystkie jakieś prowadzone sondaże, jeżeli jakieś będą, wskazywały, że Wam wszystkim coraz bardziej ufają. Wszystkim mieszkańcom powiatu, żeby się nie zawiedli na Was, prawda? Tego też życzę, bo zawsze z dużą nadzieją przecież przystępują do wyborów, oby się też nigdy nie zniechęcali. W oficjalnej części spotkania brali udział uczniowie z zespołu szkół ogólnokształcących, którzy przygotowali występ artystyczny. Dzieci z przedszkola publicznego nr 1 w Kamiennej Górze po raz kolejny udowodniły, że nie zapominają o swoich babciach i dziadkach. W środę przygotowały krótki program artystyczny, w którym śpiewały piosenki, recytowały wierszyki oraz rzecz jasna składały życzenia. Pracownicy, jak i dzieci z przedszkola publicznego nr 1 w Kamiennej Górze zawsze pamiętają o ważnych uroczystościach i w odpowiedni sposób je świętują. Nie inaczej było 21 stycznia. Z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowały coś specjalnego. Witam Was w przedszkolu, wnuków, gromadka, a że bardzo Was kochamy, gorące życzenia składamy. Dzieci, aby sprawić niespodziankę swoim babciom i dziadkom, bardzo poważnie potraktowały przygotowania do występu przed swoimi dziadkami, którzy licznie przybyli do placówki przy ulicy Spacerowej. Dzieci przygotowywały się już od dłuższego czasu, uczyły się wierszyków, piosenek, samodzielnie wykonywały prezenty dla babci i dla dziadka i dzisiaj w takim uroczystym dla nich dniu, kiedy gościmy w przedszkolu babcie i dziadków, jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Dzieci przedstawiają to, czego się nauczyły i wręczają prezenty. Zapraszają również babcie i dziadków na kawę i ciasto. Podczas występów artystycznych widać było wielkie zaangażowanie dzieci, które śpiewały piosenki, składały życzenia oraz mówiły wierszyki. Święto, więc chcemy,
Oprócz zaangażowania dzieci w tym dniu, na sali widać było, że występy wszystkim przypadły do gustu. Bo przecież dziadkowie dobrze wiedzą, że wnuczęta dobrze i przede wszystkim szczerze im życzą. Wiele radości, spokoju, takiego zadowolenia z wnuków, które mają. Myślę, że to jest ogromne szczęście patrzeć, jak wnuki w przedszkolu rosną, się rozwijają, jak składają życzenia. Dzisiaj na tym przedstawieniu mieliśmy takiego słodziaka, który prawie się rozpłakał, składając życzenia dziadkom i babciom. Oni również byli wzruszeni, mieli łzy w oczach. Wielokrotnie relacjonowaliśmy dla Państwa wydarzenia kulturalno-artystyczne, które odbywały się w minionym roku w Bolkowskiej Bibliotece. Spotkaliśmy się z dyrektor tej placówki Violettą Drewniak, aby podsumować miniony rok oraz udowodnić wszystkim, że biblioteka nie musi być miejscem, które omija się szerokim łukiem. Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków to placówka, w której poza tradycyjnym wypożyczaniem książek odbywa się wiele inicjatyw. Skupiają one różne środowiska. Działania te prowadzone są przede wszystkim we współpracy ze szkołami, ale i nie tylko. Wydarzenia, które odbyły się w minionym roku, pokazują, że z propozycji biblioteki chętnie korzystają również starsi. Biblioteka w minionym roku skorzystała z pomocy finansowej Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach programu Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek. Wystarczyło złożyć odpowiednio wypełniony wniosek, który następnie był rozpatrywany przez specjalną komisję. Założenia są takie, jest informacja o programie i proszę złożyć wniosek. Oczywiście ileś tam punktów do wypełnienia, propozycje działań, propozycje, które mają wyjść od nas. Potem ten wniosek jest rozpatrywany, punktowany. I w ramach tej punktacji, czy kwota, o którą się wnioskuje, może być przyznana, jakie to rokuje nadzieje na wykorzystanie w pełni tej kwoty. Potem kwota oczywiście zostaje przekazana na konto biblioteki i zaczyna się żmudne poszukiwanie książek, oprawianie, opracowanie, katalogowanie i ostatecznie przekazanie tych książek do partnerów. W ramach programu finansowanego przez Bibliotekę Narodową udało się pozyskać 36 300 zł. Kwota ta pozwoliła na zakup 1405 pozycji, które zostały rozdysponowane w ramach depozytów do szkół w Kaczorowie, Lipie i Bolkowie. Druga inicjatywa powstała wewnątrz placówki ze środków własnych. Moja pierwsza książka to projekt dedykowany rodzicom dzieci, które urodziły się w 2014 roku. Wystarczyło wraz z dzieckiem zapisać się do biblioteki i korzystać z jej zbiorów, aby dziecko otrzymało swoją pierwszą książeczkę. W minionym roku placówka na zakup nowości wydała ponad 64 tysiące złotych. I choć wszyscy znamy realia rynku księgarskiego, to i tak pozwoliło to na zakup wielu nowości, które zasiliły księgozbiór Bolkowskiej Biblioteki. A co za tym idzie, przyciągnęły wielu zadowolonych czytelników, którzy chętnie korzystają z tak prężnie działającej biblioteki. Gdyby nie możliwości pozyskiwania pieniędzy z zewnątrz, to tych pieniędzy naszych budżetowych byłoby zdecydowanie mniej, a za tym idzie mniejsza ilość książek, mniejsza ilość czytelników, bo nie ma co ukrywać, mamy nowości, mamy dobre pozycje, to i mamy czytelników, którzy po te pozycje do nas przyjdą. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.